Krzysztof Ibisz zabrał głos w sprawie kipiel sztuki. Od razu przypomniał o jednym. Krzysztof Ibisz udzielił poruszającego wywiadu, w którym podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z marzeną kipiel sztuki. Gwiazda świata według Kiepskich zmarła w niedzielny poranek, o czym poinformował jej serialowa koleżanka Renata Pałys. Uwielbiany prezenter Polsatu miał okazję z nią współpracować w jednym z show stacji. Oto co teraz powiedział na jej temat. Wiadomość o śmierci marzeny kipiel sztuki, czyli uwielbianej Halinki Kiepskiej ze świata według Kiepskich, poruszyła opinię publiczną. W sprawie jej nagłego odejścia wypowiadali się liczni koledzy z branży, którzy mieli okazję z nią współpracować. W rozmowie z Plotkiem swoimi wspomnieniami podzielił się także Krzysztof Ibisz. Prezenter Polsatu nie kryje, że informacja o śmierci Marzeny głęboko go poruszyła. Jestem zaskoczony i zszokowany, bo to była młoda kobieta. Jeszcze wiele w życiu mogła osiągnąć. Marzenę znałem z planu Kiepskich i jak oni śpiewają? Za każdym razem, gdy spotykaliśmy się przy okazji pracy, jako zawodowi koledzy, wywoływała na mojej twarzy uśmiech. Była pełną życia osobą. Dusza towarzystwa z mnóstwem anegdot, żartów. Nazwałbym ją równą babką. Zdecydowanie była fajną dziewczyną i życzliwą koleżanką, wyznał w rozmowie z portalem. Krzysztof Ibisz gorzko o życiu kipiel sztuki, duża część jej życia została na planie. Jak zaznaczył w dalszej części wywiadu, aż tak dobrze nie znał aktorki prywatnie, ale zaczął się głośno zastanawiać nad tym, dlaczego jej życie osobiste było tak smutne i samotne. Nie znałem jej życia prywatnego, ale teraz myślę, że być może tak bardzo postawiła w życiu na pracę i Kiepskich, że nie starczyło czasu na zadbanie o życie prywatne. Być może jak skończyła się przygoda z Kiepskimi, Marzena nie mogła znaleźć swojego miejsca, bo duża część jej życia została na planie i poczuła się samotna, wyznał poruszająco Krzysztof. Na koniec podzielił się jeszcze jednym wspomnieniem związanym z serialową Halinką Kiepską. Pamiętam, że w Jak oni śpiewają? Występowanie sprawiało jej ogromną radość. Wydaje mi się, że gdy był projekt, w którym czuła się dobrze, to rozkwitała jak najpiękniejsza róża. To było jej życie. Tak ją zapamiętam, podsumował Ibisz.